Błogosław Pan nasz, to żywać nam dasz. Amen. Alleluja. Miała cieszynę Ducha Świętego. Pobudzicie Wam przyszłość własnego. Dziękujemy. Mam na imię Żaneta, mam 26 lat, urodziłam się 28 lutego w 1974 roku. No na kalnoje lubię gotować obiad, bardzo. No, teraz tam mnie nie ma, to tutaj, teraz tutaj gotuję. No z książki w ogóle, no z książki lubię z głowy. Albo ciasto robiłam też, teraz znajoma mnie nauczyła, ja błysnik. Robić. No i bardzo lubię teraz tak wszystko robić. No kotlety mielone, schaby, ryby. Co tam jeszcze? Kopytka. Ale najbardziej Marynetę lubiła na leśniki robić. Najbardziej. Bo no, jak coś innego gotuje, to nam mówi, że tego nie lubi, to woli, żeby omlet albo na leśniki. Wiesz, nie patrzyłeś do grubasa i wiesz. Spokojnie, nie. W ogrodzie? Malena ci do pani. Tak, a to... Gdzie jest kocy do pani? To do jajecznicy jeszcze skroić, a to tutaj na ten talerz. Który tam? Nie, no to jest już mógł pisać. No bo słabasz masz. Dobra. Szukać się chleba? Jak oni się wprowadzili, to ten dom był jakimś taką... Wszyscy na ten dom zwracali uwagę, no bo siedzieli w oknach, krzyczeli. Jedni wychodzili do sklepu w trójkę, pozostała trójka w oknach o 7 rano. Tam się emocje różne na zewnątrz okazywała i to głośne. A teraz już spędzają więcej czasu w ogródku. Moim zdaniem to właśnie powinni mieć więcej ruchu, żeby te swoje nadmiar siły fizycznej wyładować gdzieś. No i mają coraz więcej ruchu, chodzą na basen, na startwice. Ja byłam po prostu zachwycona jak sąsiadami, którzy wytrwali na początku oswajanie się naszych dzieci z wolnością. To było każdy 6 razy dziennie, ciach drzwiami z całej siły. Idziemy! No to było, muszę powiedzieć, dużo cierpliwości musieli wytrzymać. Poza tym na przykład do wrzasków Kasi, która wrzeszcza w niebogłosy na początku, jak przyszła do nas. No to naprawdę chwała im. Chwała im za to, że to wytrzymali. To był najcichszy chyba i najspokojniejszy dom na osiedlu. A nagle zrobił się kocioł, jak oni się wprowadzili. To przeszło moje oczekiwania. Dlatego, że dzieci były takie zupełnie dzikie. Hałas na klatce schodowej, narastający krzyk przed domem. Wystawanie przed domem, kiwanie się. I co tam jeszcze było? Te drzwi wahadłowe cały czas, Adaś się bawił, strzelał tymi drzwiami. Przy 5 minut nie można było się nawet zdrzemnąć. No ale potem z czasem, tak po 3 latach, robiło się coraz lepiej. I teraz już jest dobrze. No jak dojedziemy na Kolnową, wchodzę pierwsza do nich, jak później wchodzę, to ciągle do sąsiadów mówię dzień dobry. Ciągle tak mówię, jak przyjeżdżam do nich. Ciągle się pytają, jak tam ogródek. Ja mówię, że ja ciągle teraz ogródek drugi zaczynam robić, żeby to tam było ładnie. Rozmawiam ciągle z nimi. Dla mnie się miły sąsiedzi. Tutaj też kopernika są mili. Lubię ich bardzo. No my się poprawiliśmy. Jak mam takie kłopoty, to opiekunowie nam pomagają. No teraz chodzimy tutaj na start koło Kalnowej na basen. Z czwartki od godziny 18 do 7 pływamy. I nam się lepiej pływa. No teraz to ja w ogóle nie mogę chodzić w ogóle na basen. Mam kłopoty troszkę. W ogóle nie mogę. I teraz żałuję, że nie mogę. Możemy uczestniczyć w tych zajęciach bezpłatnie za pomoc niewielką przy jakichś pracach porządkowych na terenie. Sąsiedzi na początku byli z wielką rezerwą. To
to znaczy na osiedlu w ogóle była taka rezerwa w stosunku do dzieci, ale nie było niechęci. Nie mogę powiedzieć, że była jakaś niechęć, czy że stykaliśmy się z agresją, czy z czymś takim. Absolutnie nie. Natomiast była rezerwa, przyglądanie się takie. Natomiast w tej chwili, no to należy zapytać. Ja myślę, że jest bardzo dobrze. To znaczy ludzie coraz bardziej wręcz nas odwiedzają na Kalinowej. Są ludzie z osiedla, przychodzą. Są też ludzie, którzy na przykład czasem szukają pomocy, bo na przykład są samotni i chcą, bo Kalinowa, jak widzieliście, jest miejscem miłym, no, dla człowieka. Wobec tego, jak ktoś przychodzi na przykład taka staruszka, sąsiadka nasza, której chłopcy pomagają węgiel tam przynosić. No są, jak robiliśmy teraz ogród, to sąsiadka, która z nami dzieli ogród, też przyszła ten ogród robić. No to znaczy, jakby ta integracja przebiega chyba w sposób bardzo taki dobry i naturalny. To znaczy tak, jak właśnie powinna przebiegać, że nie powinny to być imprezy integracyjne, które... No ja nie wiem, ale jestem absolutnie... To znaczy nie uważam, że one są niepotrzebne, tylko one powinny być deserem do normalnego życia, który powinien być na co dzień, ta integracja powinna się odbywać. Praktycznie dowiedzieliśmy się o tym, że one się tu pojawią poprzez prasę, po czym taka drobna, ja wiem jak nazwać, ale kłopot, czy może mały strach nawet niektórych ludzi, że coś takiego nietypowego ma się pojawić. I to był taki początek, aż do momentu, kiedy się oni tutaj sami pojawili. Było najnormalniej w świecie. Ja pamiętam, że pojawili się po prostu raptem pierwszego dnia w sklepie. Pracowała tu jeszcze taka Marzenka. I ktoś nawet mi tak ładnie napisał w prasie, że a pani Marzenka, po prostu zaproponowała dzieciom cukierki, coś takiego, już nawet dobrze nie wiem. Tak to się zaczęło, najzwyczajniej w świecie. Nic szczególnego. Przy czym mówię, no jakiś taki mały strach jakby ludzi był przed tym, ponieważ tu z nami na ten temat rozmawiano. No nie powiem, może nie chcę być niedelikatny, jak to komentowałem. Zwyczajnie, wydawało mi się, że to jest normalna rzecz w świecie. Psy się błąkają, koty się gdzieś tam tulą, ludzie to wszystko gdzieś przygarną, a tutaj taki dylemat miałby powstać. Nie powstał na szczęście. Mamy tutaj zaprzyjaźnione sklepy w ogóle i warzywniak i właśnie ten najbliższy sklep spożywczy. No i z tym kierownikiem sklepu spożywczego mamy bardzo dobry kontakt. On przychodzi na nasze zabawy, przebiera się, ostatnio był przebrany 2 lata temu w żabę, no więc prezentował się wspaniale. Żaba z siwą brodą. To jedyny taki stwór, jakiego kiedykolwiek można było zobaczyć. No i jest bardzo taki życzliwy nam. Zawsze możemy liczyć na to, że zajmie się tymi naszymi dzieciakami. To znaczy, gdy Mikołaj do niego na przykład idzie, cały chętny, żeby coś zrobić, a Mikołaj ma ogromną potrzebę robienia czegoś non stop. Więc on go tam zawsze jakoś obejmie swoim ramieniem i zorganizuje mu taką pracę, z której Mikołaj potem może być dumny. Dobra, idziemy, chodźcie. Tak jest. Sami bardzo dużo robią i właściwie cała sprawa polega na tym, żeby zadrygować nimi i doprawić się zupę czy kapustę czy coś do smaku, bo czasem im się zdarza nie dosolić albo... Ale tak, to właściwie wszystko robią sami. W niedzielę się ustawia dyżur i każdy ma dyżur. Dzisiaj miał Mikołaj, jutro mam Marena. No i czy chyba? Ja? A w piątek? Chyba Adam? A w sobotę chyba Zanek. No a w niedzielę wspólny. Czasami jak mam wolny czas, jak wszystko zrobię, to akurat mam wolny czas, to trochę tym pogram. Na gitarze. Trochę i tak z rwami robię. Jak mam dyżur, to muszę zmyć naczynia, później obiad,
później znowu pozmywać. No i tak w kółko. I później od chudo szósta. Za 26 tutaj idziemy na start na basen, bo my zawsze czwartki chodzimy tu na basen, a chłopcy chodzą w środę. Oprócz mnie, bo ja zawsze wtorki chodzę na gitarę i w piątki. Początek miałam taki trudny, że taka opiekunka też tu pracowała, tylko jej tu nie ma teraz. Ta Anka zabiegła. Ona też przynosi. Miała gitarę. No i do niej przychodziłam i ona czasami też przychodziła. Czasami też mi zostawiała, a później jak przychodziła, to brała. No i później jak mi się spodobała, to posłałam. Tam są te gitary do sklepu. Tam chyba na Piotrkowskiej. No i patrzyłam, tam są różne gitary. No i poszłam kupić. Ale nie sama. Z opiekunką. Biorę taki zeszyt. I tylko mam ten na gitarę i na lekcje biorę, bo w tym zeszycie nie mogę pisać. W tym. Początek miałam ten. Później ten. Ten. Na razie tyle. Wy widzicie teraz, jak oni opowiadają. No ja jestem w szoku, że na przykład Wiola podobno cały speech tu wygłosiła. No nie wiem, tak mi mówiły dzieci, że Wiola się wypowiada długo i namiętnie. Tymczasem Wiola po prostu jak przyszła, to pamiętam taką opowieść z Wiolą niesamowitą, bo Wiola w ogóle się nie odzywała. Znaczy bardzo, bardzo mało mówiła. Bardzo trudno było z nią nawiązać kontakt. I bardzo mnie to wkurzało, muszę powiedzieć, że ona nie odzywa się. To znaczy ja mówię do niej, ona w ogóle nie odzywa, nie odpowiada. Więc któregoś dnia mówię do niej tak, wiesz co Wiola, to ja teraz zrobię ci to samo. No i potem miało być zebranie. I ona przed tym zebraniem mówi do mnie tak, Hania, wiesz co, czy ja bym mogła coś powiedzieć na zebraniu? Ja mówię, no zawsze możesz coś powiedzieć, zebranie jest wspólne i możesz powiedzieć. No i doszło do zebrania tam, więc ja mówię, no to dobra, to teraz Wiola się wypowie. I Wiola, słuchajcie, zrobiła się czerwona jak burak. No ja myślałam, że eksploduje za chwilę, bo po prostu coś się takiego zrobiło w niej w środku. I tak siedziała i nagle powiedziała, bo ja zrobiłam Hani przykrość, bo się do niej nie odzywałam. I słuchajcie, myśmy się dosłownie popłakali na zebraniu, bo to było coś tak niebywałego, że ona w ogóle pokonała jakąś, no nie wiem, górę. Mount Everest wyszła i zeszła, słuchajcie. Grzeczni, nie zaczepiają moich dzieci, chłopcy, tak w ten sposób, żebym czuła, że są zagrożone. Dziewczynki też są grzeczne. Nie mam do zarzucenia im. Oprócz tego, że mi chwasty przechodzą. Oni nie potrafią tego ogródka jednak zagospodarować. Oni nie pamiętają, gdzie kwiatek, gdzie chwast. Nie rozróżniają tych rzeczy, moim zdaniem. Ale w tym roku jakoś się starają. Wyjadą na wakacje od początku zależy. Podjęliśmy męską decyzję, że jednak ogrodu nie odpuścimy i w tym roku ponownie zabraliśmy się do pracy i muszę powiedzieć, że tak, kopanie idzie już rewelacyjnie, to znaczy nie ma lejów po bombach, nie ma, wszystko się wyrównało w tym ogrodzie. Jeździłam na takim starym stoliczku, siedząc na starym stoliczku, a Marcin ciągnął za nóżki, żeby uklepać całą ziemię. No i teraz mamy równinę, bez żadnych wilczych jam. Przesadzam w siatki, trawę właśnie teraz przesunęłyśmy teraz ostatnio.
I teraz ten duży ogórek musimy skończyć, przesadzić na nowe. Tutaj u nas w ośrodku są dzieci upośledzone w stopniu znacznym i są też są osoby, które są upośledzone umiarkowanie właściwie. Marlena skończyła szkołę specjalną, a Adaś to taka gapa. On sam na przykład nigdzie nie pojedzie. To znaczy może pojechać, ale wiąże się to z pewnymi niebezpieczeństwami. To znaczy ma tam czasem taki pomysł, żeby rzucić w samochód kamieniem, bo on tak się toczy, to ciekawe, czy się wceluje. No i to jest trochę nieobliczalny. Jest trochę nieobliczalny. To zawsze jest tak, że ktoś musi tutaj go asekurować, odwozić, przywozić, pilotować. I pilotuje go zazwyczaj albo Marcin, albo Wiola. Kłócimy się i ktoś ten nazajm, albo z koleżanką, z kolegą, który jest trochę nam, to jest na odzejść, albo no, to, no. To był taki człowiek Jezus, jest najdobry, on był doskonały, uczył nas wszystko, co tam jest, zdrabiał, on był doskonały, a nie ma takiego człowieka, co jest doskonały. Jedna z moich córek uległa wypadkowi, okazuje się, że one, dziewczynki same, potem przyjmili zakomunikować, że się modlą, to mnie zszokowało wręcz. Nie wiem, podpytywałem nawet, kto je tego nauczył, albo kto je nakłaniał do tego. Okazuje się, że one mówią, że nikt. Mam z Hanią no, w pracowni taką rozmówkę właśnie o Jezusie i nas mówi, mam trochę mózg uskłodzony trochę, no właśnie, mam trochę uskłodzony, ale nie taki dużo, no, ale mam trochę, no. Ale już tak, już trochę dużo umiemy już, bo tam jest. Więc Jezus chciał powiedzieć, że nie ma ludzi doskonałych. Żeby Judasz doszedł do Jezusa, żeby Jezus mu wybaczył. No właśnie o to chodzi. Jezus, Jezus przecież za nas właśnie dlatego. Właśnie dlatego umarł na krzyżu. Właśnie dlatego nam zostawił siebie, swoje ciało też między innymi. Po to właśnie, żebyśmy się nad tym zastanawiali, że nawet najgorszą rzeczą, którą Judasz zrobił, to było to, że nie przyszedł Jezusa przeprosić. Myślę, że sensem życia każdego człowieka jest pomagać drugiemu człowiekowi. To jest chyba najważniejsze. A oczywiście przebywanie z nimi na pewno w jakiś sposób również mnie zmienia. Na pewno daje inne spojrzenie na świat. Ten rozwój jest według mnie widoczny i to mi się właśnie podoba najbardziej tutaj w domu, że to wszystko ma sens. Po prostu widać w nich widać radość, widać, że to im się podoba. I przez to, że robią to, co chcą, myślę, że się rozwijają o wiele lepiej, o wiele szybciej. No niestety, Marcin, tobie jest potrzebny klucz numer 13, którego ale chyba nie mają. Nie ma. A piwnicy chyba jest. Nie ma Marcin w piwnicy. Są klucze tam. No ale to może nie do tych. Bo ja to tam mam, ale to jest za mały, nie? No. To nie za mały, nie? Tam też nie. Na lepsze się zmienili, na pewno, no bo byli dzicy, zupełnie dzicy, niewychowani, nic nie potrafili, nic nie pamiętali. Jakieś takie reakcje były dziwne. Teraz dzieci są, nawet mogłabym powiedzieć, że są bardzo grzeczne. Ja lubię tam trochę muzyki słuchać, co tam jest. Właśnie byłem tyle, z rok temu, dwa lata temu byłem z tego i z programu iść na całość. Tam wiedzę wygrałem z radia, właśnie to jest, co tam jest było. Bo tam komunikacją się zajmuję, jak ten tramwaje, ten jedzą. Aha, to jak wiesz, ten, jak wsiadam tramwaj, to zwiedzam trochę po mieście, jestem po mieście, później ten obserwuję, jak tramwaj ma swoją trasę, jak od pętli do pętli i tam przedtem było tych tramwajów trochę od jedynki do 29, a teraz od jedynki do 15 i teraz się zmienił tak. Tutaj
na Bałtyckim Rynku jeździ tramwaj trójka, to zastępuje 21, od Limanowskiego jeździ. Tutaj jeździ Bałtycki Rynek, później przeza ten Limanowskiego, później zachodnią jedzie, jeździ ten zachodnią, później zachodnią do końca centralu, przeza, jedzie prosto, później wjeżdża Piotrkowską, jedzie Piotrkowską i dalej to nie wiem jak to jest ulica, ale później tam, jak jest to muzeum to pana Jana, bo tam on pracuje, pan Jan, to tam trójka skręca. Chcę właśnie zostać panatornicą i wozić ludzi do pracy. Od panatornicy to staję od 3:00 a 4:00 nad ranem już. No i kursuję od 4:00 do 5:00 już kursuję i mają, jeszcze zmieniają panatornicę. Kursuję do 14:00, a później zmiana jest od 14:00 do 20:00. Do 23:00, do 24:00 chyba gdzieś tak kursuje pana ten i później do zajezdni zjeżdżają, a do autobusu to ja mniej, a dentro mniej, bo mniej autobusem, ale to też trochę jeżdżą, no. Syteran, no, trumne słowo trochę, no, syteran, tak, i dziesiątka, no. Byłem ten, 4. raz byłem teraz, ostatnio z kolegą Adamem byłem teraz, bo Adam chciał zobaczyć, to był ze mną. I pojechaliśmy na Rytkinie, z Rytkini z powrotem do centralu wysiadliśmy i ten, pojechaliśmy do domu, 11:00. Z moją opiekunką drugą chodzę na takie lecie teraz, lecie się uczyć tego odejmowania, liczenia, pisania trochę, co tam jest, no trochę czytania trochę. Ja ten, i teraz znam, tylko jakiś wyraz ten, jakiś wyraz, to muszę najpierw litery złączyć i muszę, jak złączam, to długo muszę zastanowić, jaki wyraz, bo i teraz znam i to. I dlatego z opiekunką chodzę na takie ten, na takie lecie małe. A dlaczego chcesz się nauczyć czytać? Bo bym chciał być, a właśnie panatornicy mu jeździł samochodem, no. Marta, a jeszcze dalej. Zrobię raz, jeszcze raz. Ty. To jest O, R, T. Co to dobiera? Twórczość nie jest czymś niezależnym, tylko jest bardzo związana z przeżyciami człowieka, z całością, z całym wnętrzem człowieka. I właśnie tak jest z nimi też, więc niczym się to nie różni. Oni się rozwijają tak samo, jakby jak stają się pełniejszymi ludźmi, bardziej wrażliwymi, bardziej widzącymi. No to tak samo zmienia się to, co oni robią. Malowałem z tym okrenami. Zasłonę się okupowała i zrobiłem zasłonę z tego. I nam trochę Hania pomogła przy tym zasłonie akurat. Nam pomogła trochę akurat. Ja teraz razem szyłem, ja to potem sfarbowałem i szyłem na to. I ludki z tego wyszły akurat. A to te gobeliny, ta na Kopernika, taka najpierw osnowa, to mam taką ramę malutką, ten właśnie nawiętą na osnowę. Nawijamy osnowę, później jakiś ten projekt mamy i z tego projektu robimy jakieś obrazy, gomeliny, tkamy później z wełny albo z wełna, później się z tego można złączyć smatki, no i wysyłamy na maszynę, na Kopernika. Nie ma cicia. Ada się umieje głównie dzisiaj. Dobra, Luz. Nie, coś pięknego. Tylko jeszcze ten palczyk nam wyszło, ale to nic. Jest. Tutaj będzie też dalej, no to, co jest tu, tylko będziesz w tą stronę wyszywał. Nie tym, bardziej szarym. Wiesz, czym będziesz wyszywał, zaraz ci pokażę. Bo tak musisz mieć, jak ten na pewno.
Tak, tak będziesz wyszywał jak o tymi nićmi. Popatrzcie. I gdzie niegdzie tylko będą żółte, wiesz, żeby uzyskać to, co tu masz na projekcie, więc tym, Adaśku, tym. Tutaj? Tak, tylko w tą stronę. Tak jak tu masz, widzisz? Takie białe. Żeby uzyskać to, co masz, a to potem tutaj podklejemy kawałek. Troszeczkę, Adaś, wiesz, bo tutaj jest niepotrzebnie, zrobiłeś tak mocno. Nie wiedziałam, gdzie to chcę zrobić. Duch robi. Duch, wiecie co? Ona nie, gada. Zaczęłam drugi robić. Zaczęłam drugi. Marlenka nie cierpiała szkoły, bo ona chodziła do szkoły specjalnej. Strasznie zazdrościła wszystkim, że oni przychodzą do pracowni, a ona musi iść do szkoły. No i przychodziła tu po szkole z tym, że no mało mogła zrobić, no bo już była zmęczona, poza tym już kończyła się pracownia. Natomiast jak skończyła tą szkołę, to rozkwitła w ogóle. I nagle teraz, co jest strasznie dziwne, że jak gdyby nie mogliśmy jej namówić, żeby ona w domu czytała, żeby jak chodziła do szkoły, to teraz, odkąd tu przychodzi do pracowni i jak gdyby fantastyczne rzeczy robi tu, plastyczne też, bo ona bardzo piękne maluje, takie szkiełka z kolei. Ona jest specjalistką tego, bardzo piękne maluje szkiełka, zresztą obrazy też. To wyszywa też bardzo pięknie. To nagle skoczyła też i teraz połyka książki. Maryna jest moją siostrą, rodziną. Nila jest moją siostrą, to nie jest rodziną. Nika jest moim bratem, rodzonym, a jestem najstarsza ze wszystkich. Ponieważ Wiola i Mikołaj to są bliźniaki, a Marlenka tylko jest siostrą rodziną. Najbardziej lubię, jak ona się bardzo cieszy i się uśmiecha do mnie. Nie lubię, jak ktoś jest, czy siostra jest smutna, czy płacze. Jak ma problemy, to ja przychodzę ją głaskać. Albo ona najbardziej do mnie przychodzi i się pyta, czy chce się żoną bawić. Ja mówię, oczywiście możemy się pobawić. Ty mi powiedziała, że uciekniesz. Albo ja poproszę Małgosię, jak tam cię. O! Tegasia? Ja? Pomoc sąsiedzka? No przychodzą do mnie po jajko, po szczególnie Marlena, po olej na przykład, po proszek do pieczenia. No, z tym, że no, Marlenę ja znam, więc troszeczkę ją hamuję. Gdyby ją tak rozpuścić, to codziennie była pożyczać coś. Do sąsiadów przychodzą, życzenia nam składają, świąteczne. Co oni tam jeszcze takiego ciekawego robią? Dobrze jestem. Dobra, a mieliśmy jeszcze ciasto robić. A, Luka, dobra, bo mnie. Bo ktoś ma urodziny dzisiaj. Ja mam urodziny. No, Luka, dobra bułka była. 56. Patrycja, bułka dobra była. Była bardzo dobra. Ja w życiu nie zrobiłam sobie tak dobrej bułki, jak dzisiaj dostałam od mamy. A Paweł? Moich marzeń to... Nie wiem, wiecie, nie wiem, co będę robić. Wolę nie mieć chłopaka żadnego. Wolę być panną do końca życia. I tutaj, żebym była tutaj do końca życia w pracowni. Oni kochają Kalinową. I ja to wiem, bo ja mogę bardzo dużo przeprowadzić. Dlatego, że one uwielbiają ten dom, bo to jest ich dom. One wiedzą, że nikt ich z tego domu nie ruszy. Że to jest ich dom własny. Na pewno im jest tutaj bardzo dobrze, moim zdaniem. Taka ta choroba sieroca u Marcina chyba, to jest Marcin. To prawie, że minęła zupełnie. No trochę on jest taki hałaśliwy, a Adaś jeszcze, no jak mówi, to ja nie potrafię zrozumieć, co on mówi, bo mówi bardzo niewyraźnie. A on się z kolei denerwuje. Gdyby się stąd wyprowadziły, no to chyba by były nieszczęśliwe. No. Widzisz, jak cię dawno nie widziałam. Gdzie by to miał No dobra, na tym panie, no nic ci nie będzie. Nie, będzie tak? Mieszka nad nami starsza pani, która zawsze nam okazywała serdeczność, ale
ale z rezerwą. A któregoś dnia, to pamiętam już parę lat temu, było jak wyjeżdżaliśmy na wakacje, siedziała w oknie i mówi: o, wyjeżdżacie, jaka szkoda. Ja ten wydłam nie będę wyginał na wszystkie strony. Żaneta. Mikołaj. Daniel. Jola. Majka, sąsiadka. Patrycja. Marcin. Roman, jestem właścicielem sklepiku na osiedlu. Irena, jestem asystentką. Hanka, jestem tutaj jakby głową rodziny, no, można powiedzieć, chociaż no, napisałam ten program, więc można powiedzieć, że jestem twórcą tego domu, twórcą tego programu. No i ponieważ musi być jakiś dyrektor w każdej takiej placówce, która jest dotowana przez budżet, czyli muszę być dyrektorem, więc jestem dyrektorem, jestem kierownikiem pracowni również. No i to wszystko. Błogosław, Panie nasz, to, co się dać nam dasz. Amen.